Cześć, witajcie. Witajcie, witamy Was po świętach, ale jeszcze w starym roku. Będziemy się cieszyli nowym za moment dopiero. A na razie cieszymy się tymi smartfonami, które jeszcze w starym roku miały premierę. A chyba najbardziej spektakularną serią w tym tygodniu, chociaż właściwie to nie jest najbardziej spektakularną, chyba taką dla ludzi najbardziej, to jest seria K60 Redmi. Tak, no telefony w sumie nie najgorsze, bo chociażby warto wymienić, że mają AMOLEDowe wyświetlacze, więc już jest dobrze. I tak naprawdę seria obejmuje trzy smartfony. Podstawkę, model Pro i model K60e. Ten K60e to jest najprostszy z tych telefonów, ale myślę, że no, zaczniemy od podstawki, która ma wyświetlacz 6,67 cala, AMOLEDowy oczywiście, z wysoką rozdzielczością QHD, z odświeżaniem przyzwoitym, bo 120 Hz. 12-bitowa paleta barw Dolby Vision HDR10, czyli to, co dobry wyświetlacz powinien mieć. Pod ekranem czytnik papilarny, dziurka na aparat do selfie 16, czyli akurat tak sobie średniawo. Tylny aparat też średniawy, bo 64, ale na szczęście z optyczną stabilizacją, do tego 8 szeroki i dwójeczka do makro. W roli serca napędowego Snapdragon 8 Plus, do tego bateria 5500 z 67-watowym ładowaniem i indukcją też szybką. Co jeszcze? A, stereo no, jeszcze jest, też warto dodać. No, duży plus i ładowanie 67-watowe i bezprzewodowe 30-watowe ładowanie, które też jest sympatyczne w całej serii. W zależności od źródeł, dlatego że producent podaje w zasadzie tylko w jednym modelu, ale podobno w całej serii jest Corning Gorilla Glass Victus na ekranie. I to byłoby rzeczywiście na plus. Ja tylko dodam, że 12-bitowy kolor to oznacza mniej więcej 67 miliardów kolorów. Co prawda ludzkie oko zdaje się wysiada znacznie wcześniej, no ale przy 10 bitach te różnice widać. Jak mi się zdaje, przy 12 nie mam pojęcia, na ile widać, ale cóż, no, ekran dobry oczywiście. Przechodząc wyżej, model Pro. No Pro jak to Pro, musi być bardziej, więc ma Snapdragon 8 generacji drugiej, czyli nowszy procek. Oczywiście szybkie pamięci DDR5 UFS 4.0 i trochę inny aparat fotograficzny, bo o ile szeroki kąt i makro pozostawili bez zmian, o tyle główny aparat zamieniono na 54-megową matrycę od Sony'ego z przyzwoitą przysłoną, oczywiście z optyczną stabilizacją obrazu, to jest matryca EMX800. Bateria trochę się skurczyła, bo ma 5000 mAh, za to ładuje się z mocą 120 W. I to w zasadzie tyle różnic, bo nawet wygląd tego modelu Pro jest zbliżony, poza jedną wersją, która się tam Special nazywa, czy jakoś tak. No, ma takie dodatkowe akcenty na pleckach. Jest oczywiście również ładowanie bezprzewodowe, jest wyświetlacz 2K, też z podobną paletą wyświetlacz barw. Tak, wyświetlacz taki tam, więc o nim nie wspomniałem. Także tutaj dostajemy trochę inną baterię za cenę trochę szybszego ładowania przewodowego. No cóż, możemy przejść do tego najsłabszego z serii, gdzie tak. Tym razem mamy Dimensity 8200, bateryjkę 5500, ładowaną tym razem, to jest również 67-watowe ładowanie, tylko nie ma ładowania bezprzewodowego tym razem. OLEDowy wyświetlacz 6,67 2K, czyli 1440x3200, 120 Hz odświeżanie, aparaty 48 plus 8 plus 2 z tyłu i 20 z przodu. Główne aparaty z tyłu i z przodu to są jednostki Sony. Nie tak dobre, co prawda, jak w poprzednich wersjach, ale całkiem rzetelne. I to w zasadzie chyba tyle. A, no ceny, ale to wydaje. Ceny na końcu, bo jeszcze jedno Redmi nam zostało do wymiany. Bo jeszcze wypuścili jeden model. Redmi Note 12 Pro Speed albo Extreme Edition, bo to zależy, jak tam wam tłumacz chwyci i przetłumaczy. Tak, i to jest telefonik też z OLEDowym wyświetlaczem i też 6,67, ale tym razem Full HD z plusem pracujący przy 120 Hz.
trochę inaczej jest z aparatami fotograficznymi, bo tutaj główną matrycą jest 100 megapikseli, Sony plus 8, plus 2, 16 megapikseli z przodu. Jeżeli chodzi o tiery pamięci, 128, 256, 6, 8, 12 RAM-u bez obsługi kart pamięci. O ładowaniu nie wspomniałem, ładowanie jest podobne jak w serii 60, K60, czyli 67 W. I tutaj mamy Snapdragona 778. Tak, no i co do ceny, ja myślę, że ja cenami Was nie będę zanudzał, bo wersji jest naprawdę pełno. Wszystko macie szczegółowo w podlinkowanym artykule, ale generalnie tak najprościej. Redmi K60, czyli podstawka, ceny startują od 1580 zł, kończą się na niecałych 2300. K60 Pro zaczyna się od 2100 niecałych, kończy się na nieco ponad 2900 za wersję tą Special Edition, czyli z innymi pleckami i z dużymi pamięciami. Model K60T to ceny od 1300, niecałych 1400 po 1770. I tu również mamy tiery aż po 12512, co ciekawe. A jeszcze ten ostatni, o którym mówiliśmy, czyli Redmi Note 12 Pro Speed. Ceny od 1075 po 1266, ale tu już tylko trzy zestawy pamięci są do wyboru. Szczegóły, tak jak mówię, podlinkowane, bo tego jest multi. To prawda, w zeszłym tygodniu mówiliśmy chyba o jednej z Nubii, dlatego że przygotowywana była premiera Red Magic 8 serii, ale Adaś się uparł, żebyśmy powtórzyli w tym tygodniu, bo przecież są dwa modele, a nie jeden. Tak, są dwa modele, a nie jeden. Jeden model to jest rzeczywiście Red Magic 8 Pro, drugi jest z plusem, ale różnic jest tak naprawdę niewiele. To tiery pamięci, no i ładowanie ewentualnie. Chyba że coś więcej jeszcze znalazłeś. Już patrzę, już sprawdzam. Ma inny akumulator, bo tak jak mówiliśmy Wam wcześniej, no tak, o dwóch różnych akumulatorach, nie? No i to się... jest 5 i 6 w zależności od ładowania. Tak. To jest trochę tak, jak Adam przewidywał w zeszłym tygodniu. Większy akumulator, słabsze ładowanie, mniejszy akumulator, silniejsze ładowanie. Tak jest, przy czym tu też się nie przywiązujcie do tego, bo mamy albo 6080-watowe ładowanie, albo 5000 i ładowanie 165-watowe, ale mówimy o wersjach chińskich, a z Nubiami to jest niestety tak, że jak trafiam do dystrybucji europejskiej, to mają niestety dodawane słabsze ładowarki, chociaż tak naprawdę, jak sprawdziłem, ładują się również z tą wysoką mocą. No tutaj jest potrzebna certyfikacja. Tak, certyfikację na Europę trzeba zapłacić i to ciężkie pieniądze w związku z tym. Tak. To są po prostu typowo gamingowe telefony. Dwa warianty kolorystyczne, przezroczysty albo taki grafitowo-matowo-szary. Oczywiście wiatraczek do Snapdragona 8 generacji drugiej, szybkie pamięci, dodatkowe gamingowe przyciski dotykowe, głośniki stereo, ekran, przypomnę, bezramkowy i bezdziurkowy, bo aparat jest pod ekranem, 6,8 cala AMOLED 120 Hz, aparaty fotograficzne przeciętne, bo jest 50 plus 8 plus 2 do makro, baterie już wiecie, no i kochani, ceny Wam jeszcze jestem winien, od 2512 za podstawkę, czyli większą baterię, wolniejsze ładowanie 828 po 340 z przezroczystymi pleckami i pamięciami 12256. Z kolei model Pro Plus, czyli ten z mniejszą baterią, ale szybszym ładowaniem. Mamy tu tiery od 12256 matowe plecki, 3267 po 12, trochę dziwny zestaw. Po 12 giga 1 terabajt wewnętrznej z przezroczystymi pleckami za 4397, ale taki sam wariant, tylko z pamięciami trochę na odwrót, bo 16 giga RAM-u i 512 pamięci, co wydaje mi się chyba dla gracza ciekawszym rozwiązaniem, 3769. Reszta szczegółów również w podlinkowanym artykule, bo cen jest oczywiście i wariantów dużo, dużo więcej. Ja wspomniałem rzeczywiście o różnicy w wariantach pamięci, natomiast nie powiedziałem, jakie to są różnice. 128 i 256 w wersji Pro, jeżeli chodzi o flash, 8 albo 12 również w wersji Pro, jeżeli chodzi o RAM. Natomiast wersja z Pro Plusem ma trochę inaczej, 256, 512 aż do 1 tera.
i 12 albo 16 w gigaramie. I teraz chyba już rzeczywiście zaokrągliliśmy wszystko na temat specyfikacji, tak, na temat różnic pomiędzy modelem Pro i modelem Pro Plus. Tak, jak już jesteśmy przy gamingu, to może pociągnijmy, bo taki paragamingowy, no ale Aiku to jednak kiedyś miała być gamingowa marka Vivo. Aiku pokazało nową wersję znanego już modelu Neo 7. Ona się teraz nazywa Racing Edition i tak naprawdę, no cóż, no jest wyścigowa o tyle, że wymieniono w niej procek. Zamiast Dimensity 9000 Plus mamy Snapdragona 8 Plus. To jest chyba jedyna różnica. To w zasadzie tyle różnic, bo reszta, tam bateria 5000 ze 120-watowym ładowaniem, AMOLEDowy ekran 6,78 cala, 120-hercowy, również jest to samo. Jeszcze trochę inny aparat główny jest, bo w tym Neo Racing zamontowano 50-megową matrycę GN5 z optyczną stabilizacją obrazu, a do tego dali znane już z wcześniejszego modelu 8 mega szerokokątne i dwójeczkę do makro. To jest jeszcze taka mała zmiana po drodze. Ceny podali 4 od 1765 za wariant 8256. Po 2272 za wersję 16512. No oczywiście ceny są z juanów, bo premiera była w Chinach i wszystko wskazuje na to, że akurat ten Racing Edition Neo 7 tam zostanie. No i przejdziemy do Honorów jeszcze, dlatego że Honory również w tym tygodniu pokazały, Honor w tym tygodniu również pokazał nowe rzeczy. Między innymi Honor 80 GT, to jest smartfonik ze Snapdragonem 8 plus generacji pierwszej. To, co jest w nim ciekawe, to jest prawdopodobnie design, dlatego że jest, no Honor odszedł jakby od swoich standardowych designów obudowy i tu jest troszeczkę inaczej, szczególnie właśnie z tyłu, no bo z przodu to tak naprawdę umówmy się, że smartfony się niewiele między sobą różnią, bo może być zakrzywiony albo nie zakrzywiony w ekran, może być notch albo kropka, albo inne cuda na kiju, natomiast tutaj mamy w nieco innym układzie niż przywykliśmy do tej pory aparaty fotograficzne są trzy z tyłu, tym razem umieszczone w takim prostokącie z zaokrąglonymi rogami, gdzie na górze są dwie jednostki, poniżej jest jeszcze jedna i lampa błyskowa, zapraszam was do obejrzenia renderów. Główna matryca to jest 54 megapiksele, towarzyszy mu jej ósemka szerokokątna i dwójka do makro, z przodu jest 16 megapikseli. Wspomniałem o Snapdragonie 8 Plus, jest AMOLEDowy wyświetlacz 667, który stał się najwyraźniej w tej chwili standardem na tej półce i na półkach wyższych. Jest 10-bitowy kolor Full HD z plusem, 120-hercowe odświeżanie. Jeśli chodzi o tiery pamięci 256 na składowanie danych, oprogramowanie Androida, 12 albo 16, jeżeli chodzi o pamięć RAM. I nie znalazłem niestety informacji o obsłudze kart pamięci, w związku z tym obawiam się, że prawdopodobnie nie ma. Ładowarka dołączona do zestawu i ładowanie to jest 66 W. I to w zasadzie chyba zamyka ciekawe rzeczy. Może bateryjka jeszcze 4800, tak, bo baterii jeszcze nie wspomniałem. I to w zasadzie chyba tyle. Nie wiem, czy masz coś do dodania? No ceny od niecałych 2100 po niecałe 2300 wersje dwie są oferowane 12256, 16256. Szersza dystrybucja, no cóż, pomidor. Honor X9A to też nie jest konstrukcja, to tym razem nie jest konstrukcja nowa czy nowatorska, dlatego że podobną obudowę już widzieliśmy. Smartfon jest w zasadzie klonem z niewielkimi różnicami w specyfikacji. Nie pamiętam w tej chwili, którego modelu. Zapraszam was do nas, żeby sobie zerknąć do marki Honor i pooglądać po prostu po zdjęciach. Zobaczycie, z tyłu jest charakterystyczny taki okrąg z aparatami dosyć duży. Smartfonikowi wymieniono procesor, jeżeli dobrze pamiętam, tutaj mamy Snapdragona 695, ma bateryjkę 5100 mAh, wyświetlacz to jest AMOLED, również 667, również 10-bitowy kolor Full HD i 120 Hz odświeżania. 128 albo 256 pamięci dla użytkownika, 6 albo 8 pamięci RAM i również brak obsługi kart
A aparaty z tyłu, które też zostały wymienione względem tej poprzedniej wersji, to jest 64 megapiksele matryca główna, piątka szerokokątna, dwójka do zdjęć makro i z przodu 16 megapikseli. I to w zasadzie tyle. Zwróćcie uwagę, gdyby one były dystrybuowane w Polsce, dlatego że nie wszystkie modele obsługują NFC. Tak naprawdę NFC jest tylko w modelu jednym i tak jak patrzę po oznaczeniu, to ma szansę być europejski, dlatego że to jest RMO NX1, oznaczenia NX dla Europy występują. Ładowanie jeszcze 40-watowe o bateryjce, wspomniałem, 5000 z hakiem. W związku z tym to jest fajna całkiem propozycja, jeżeli Wam się spodoba design, zawinięty ekran, wygląda nowocześnie, ma Snapdragona, co prawda bardzo średniopułkowego, bardzo, to jest bardzo średnia półka, ale ma. Natomiast cała reszta specyfikacji jest całkiem fajna, jak na średnią półkę. Tak jest. Jeszcze jeden Honor, który wyskoczył oficjalnie w mijającym tygodniu, to jest Pad V8 Pro. To jest tablecik, nie bardzo zamierzam się na jego temat rozgadywać. Wspomnę Wam tylko, że to jest 12 cali, co jest dosyć jakby rzadkie w tej chwili. Rzadko producenci idą aż w tak duży wyświetlacz. Jest bateria ponad 10 tysięcy mAh Dimensity T8100, także nie jest najgorzej. Jeden tier pamięci 128 plus 8 i na razie pojawiła się wyłącznie wersja Wi-Fi. Fajnych głośników ma i ekran ma odświeżanie 144-hercowe i wsparcie dla rysika, ale rysik oczywiście osobno, nie? Tak, tak, to prawda. I jeszcze jeden Honor, o którym wspomnimy, bo go jeszcze nie ma oficjalnie, to jest Honor X7A. To jest słabiutka maszyna dla niskiej półki. Zapraszam Was chyba po specyfikacji, dlatego że specyfikacja jest nieoficjalna, trudno tutaj mówić o... 100% pewności, jeżeli chodzi o konkrety. Natomiast jest na tyle jakby pewna, że zdecydowałem się wrzucić do katalogu. To jest taniutki model z ekranem HD z plusem, z Helio G37, także mistrzem wydajności ten smartfon nie będzie. No i najniższy tier pamięci RAM to jest 4 giga. Co prawda jest jeszcze 6 na szczęście, 128 dla użytkowników. Mhm. No ale to ma być tanie, więc... Tak, przy okazji tego 128 dla użytkownika dzisiaj przyszła mi reklama jednej z naszych ulubionych firm na maila z obniżką. Darowanemu koniowi się w zęby nie patrzę, ale spojrzałem, bo akurat obniżka dotyczy między innymi laptopów, ultrabooków w zasadzie i jak spojrzałem, że tam 128 giga pamięci wystarczy mi na wszystko w ogóle z Windowsami łącznie. Spojrzałem u siebie w tej chwili na desktopie, ja mam blisko 120 giga zajęte przez same Windowsy z niewielkimi bardzo dodatkami, bo ja nie instaluję na dysku systemowym oprogramowania, ale kilka niewielkich programów się tam znalazło i Windowsy dziesiątki w tej chwili jeszcze u mnie spuchły do takiej pojemności, że ten jeden dysk mógłby po update'ach już nie wystarczyć na nic innego tak naprawdę. Także w smartfonach też powolutku zaczyna się robić te 128 giga, trochę mało. Ale wiesz, to szczęście. Podium 256 w zasadzie jako taki standard w średniakach, więc... Ja tutaj też bym się bał, słuchaj, nawet jeżeli to jest dysk SSD, gdybym go sobie podzielił, to nadal na... Nie, w komputerze 128 giga, nie ma opcji, no. Nie ma, nawet jak to ma być maszyna do pisania przysłowiowa, to się nie da. No, wiesz co, może z maszyną do pisania jeszcze z 256 giga bym dał radę. Jeszcze z maszyną, to tak, ale ja mówię 128, że nie. A 128 dyryk. Nie bardzo rzeczywiście, bo Windowsy prędzej czy później skupną Wam tam, tak, i pliki stronnicowania i różne inne fajne pliki, które mają Windowsy, a nie daje się ich odchudzić, choćby rejestracja Waszych każdych kolejnych update'ów i upgrade'ów niestety tak puchnie, że to się robi po prostu gigantyczna buła. I to nie jedna, tylko kilka takich buł jest w Windowsach i nie można z nimi nic zrobić, bo zepsujesz system. No i już, no. Można plik stronicowania ewentualnie spróbować przenosić, bo pamiętam, że w dziesiątkach chyba nie próbowałem, ale wcześniej przenosiłem plik stronicowania na inny dysk i to się udawało zrobić. Natomiast w dziesiątkach nie wiem, czy się da. Dobra, ale wróćmy jeszcze na moment do smartfonów, dlatego że zdecydowałem się dzisiaj, Adam pisał już co prawda o OnePlusie 11 wcześniej,
w newsach, natomiast ja się zdecydowałem dzisiaj na dorzucenie go do katalogu, także jeżeli chcecie obejrzeć specyfikację w zasadzie bardzo pewną, dlatego że braną z chińskiego urzędu telekomunikacyjnego, w związku z tym są raczej pewniki. A telefon będzie 4 stycznia, więc pogadamy o nim za tydzień. Tak, no to nie będzie sam, bo prawdopodobnie będzie mu towarzyszył jeszcze jeden, tak? Ale to zobaczymy. Ale to zobaczymy, bo wcale nie jest powiedziane, Jacek. Akurat OnePlus może to rozbić na dwie premiery. Tak, mogą rozbić. I w drugim też zresztą dzisiaj piszemy, także sobie zajrzyjcie. Możliwe, że 11R się pojawi albo się nie pojawi. Ale to wygląda na to, że to wcale nie będzie taka bardzo nowość, bo to będzie przemianowane Oppo, ale parzyją mu widimno. Tak. No, po co robić nowe smartfony, jeżeli można recykling starych zrobić po prostu? Znaczy nie ma co wybaczyć na ten moment. 4 stycznia się wszystko wyjaśni. Na razie możecie sobie zajrzeć do specyfikacji. Nie ma pewna, łącznie z matrycami aparatów fotograficznych, dlatego że po prostu te informacje są w sieci, można je znaleźć. Są informacje gdzieś wymyślone przez jakiegoś gościa, który siedzi w innym serwisie i coś robi. To są to informacje rzeczywiście od certyfikatorów, w związku z tym są raczej pewne. Tak, są też oficjalne rendery, więc i wygląd telefonu też nie jest już tajemnicą. Także producent sporo pokazał na swoich social mediach, także premiera taka będzie mało porywająca, bo w zasadzie wszystko już wiemy. Chyba dosyć szybko się wyrobiliśmy. Czy ty masz coś jeszcze? Nie mam tylko tyle, że co. No, życzę, żeby wam w nadchodzącym roku nie brakło pamięci ani w smartfonie, ani w komputerze, tak nawiązując do tego, co Jacek wcześniej mówił. No i cóż, bawcie się dobrze, byle nie za dobrze. Nie przesadźcie Sylwestra z niczym, nie strzelajcie, szczególnie w zwierzątka. Bawcie się dobrze i bądźcie z nami za tydzień. Ja wam życzę, żeby przyszły rok nie okazał się tymi chińskimi ciekawymi czasami z przysłowia. Żeby rzeczywiście nam się nie wydarzały żadne niespodzianki globalne, które by nam poszły w pięty. Życzę wam dużo szczęścia, zdrowia dla was, dla waszych rodzin. Dziękuję wam jak zwykle za wszystkie komentarze. Dziękujemy również za życzenia świąteczne wszystkim naszym stałym użytkownikom. Mnie zawsze Adi akurat wpada najbardziej w oko w komentarzach, w związku z tym. Może dlatego, że opalony. No, wszystkiego dobrego, słuchajcie, na nowy rok. Bawcie się dobrze. Cześć. Cześć.